taki majątek i nic o nim nie wiedział. No i uratował sytuację. No wiesz co? Ten Tadziu to cicha woda. No ale fajnie wyszło. Szczerze wam powiem, że ja dalej mam jakieś pewne obawy. No co ty, Lucy? No jeszcze tylko podpisy u notariusza i możecie się wprowadzać przecież. Śpią? Tak, śpią. Wy w ogóle wiecie, kim był cały ten Turski? To był właściciel biura turystycznego, które zbankrutowało. No i co z tego, Lucy? Codziennie jakaś firma bankrutuje. Tylko, że nie każdy taki właściciel sprzedaje mieszkanie za gotówkę i z dnia na dzień ucieka za granicę. Nie. Dobrze, że są, bo 18 dochodzi. Zapomniałem klucz. Co, załatwiliście? No nie do końca. Jak to? No tak to, że sesja zamknęła się na giełdzie o godzinie 17. Jedynie jutro możemy coś załatwić. Czyli nie mamy tej kasy? Nie mamy, nawet nie zadzwoniłem, padł mi telefon, tata swojego zapomniał. Ale dobra, no ja biorę tą chwilówkę, no przecież i tak ją jutro spłacimy, tak? Arek, ale czy ty jesteś pewien, że to nie jest jakaś wtopa, że my się nie wkopiemy w coś? Panie Mariuszu, to jest pożyczka 80 tysięcy złotych. Dobrze, dobrze, ja pojadę z Arkiem, sprawdzę dokładnie umowę, ale na pewno przed 18 nie zdążymy. Słuchajcie, jak to jest tylko do jutra, to ja jeszcze mam w banku 20 tysięcy. To jakbym pośpieszyła się, to mogę wyjąć, no. Naprawdę byłoby super, no. Bo to zawsze 20 tysięcy mniej tej pożyczki. Słuchaj, dzwoń do gościa i powiedz, że się spóźnimy. Na 18 się nie wyrobimy, ale nie, 18:30, bliżej 19, ale będziemy, widzimy się na miejscu. Poczekaj, poczekaj. Ja przecież ja nie pojadę sama i nie wezmę 170 tysięcy złotych. My je weźmiemy. Tak, 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 tak. My też nie jeździmy z tym po całym mieście, bo nie wiadomo, czy tę chwilówkę dostaniemy w pierwszym lepszym punkcie. Dobra, dzwonię do taty. On po ciebie przyjedzie, z nim nic ci nie grozi, nie? Jedźmy już. Słuchajcie, to widzimy się wszyscy na miejscu, tak? Tak. Pa. Luśka, uda się.